rozważamy składniki, które są nam niezbędne do produkcji lodów. Są to składniki od lokalnych dostawców. Używamy świeżych owoców i warzyw oraz 36% śmietanki. Nastawiamy bazę mleczną, którą musimy zapasteryzować, czyli poddać procesowi podgrzania, a później szybkiego wyschłodzenia. W pasteryzatorze na początku wlewamy wszystkie płynne składniki i włączamy na proces mieszania. Następnie dodajemy wszystkie sypkie, czyli cukier. Następnie po podgrzaniu do 45 stopni dolewamy śmietankę 36% niepasteryzowaną. I to jest ważne, żeby to nie była pasteryzowana UHT, no bo nie da nam takiego smaku jak świeża śmietanka. Następnie jest wszystko podgrzewane do 85 i w momencie uzyskania 85 pasteryzator przechodzi w tryb chłodzenia i w bardzo szybki sposób zbija temperaturę do 4 i następnie utrzymuje tą temperaturę do momentu całkowitego dojrzania masy, czyli tam powiedzmy około 12 godzin. Frezer. Bezpośrednio z maszyny, z pasteryzatora, jeżeli chcemy zrobić lody śmietankowe, tą masę, którą przygotowaliśmy, wlewamy do frezera. Do frezera dodajemy również inne składniki, które dają smak lodów. Po czym z frezera wychodzą już lody o odpowiedniej gładkiej konsystencji. Lody przerabiane są we frezerze w cyklu 8 minut. Od 8 do 10 minut powstają 3 kuwety lodów. W dzień jesteśmy w stanie wyprodukować około 50-60 kuwet. Do lodów owocowych dodajemy świeże owoce. A jeżeli chodzi o czekoladę, używamy miazgi kakaowej i kakao. Czekoladowych i śmietankowych oraz sorbetów. Sorbet cytrynowy najlepiej się sprzedaje i mango. Po wyjęciu z frezera i ułożeniu ładnie w kuwetach wsadzamy to do szokera, czyli z szybkiej schładzarki, po to, żeby lody złapały odpowiednią konsystencję. Następnie przekładamy do zamrażalników i czekamy, aż nasz kierowca zawiezie to do naszych punktów, w których sprzedajemy już te nasze lody.